Także wiosna to najlepszy moment, żeby po prostu no, zwiedzać Polskę, bo raz, że nie jest gorąco, dwa, już jest tak fajnie cieplutko. No i ta przyroda. To fragment ankietki Chorążego Żaka z 1958 roku. Centralnie w kadrze Cisowa Skałka, od północnej strony porośnięta lasem świerkowym, od południowej powinna panować roślinność kserotermiczna, ale jest chyba dzisiaj mocno eksploatowana przez motorki crossowe, bo cały czas słyszę, że coś tam jeździ. No nic, idę tam. Idę, chcę zdobyć Cisową Skałkę i chcę wyciągnąć lornetkę i pooglądać w szczególności Tatry, Babią Górę i Pilsko. O, słychać nawet jak jeżdżą krosami. Dzisiaj mamy naprawdę bardzo dobrą przejrzystość, wyjątkowo dobrą, ponieważ wczoraj mocno wiało, a dzisiaj tego wiatru już nie ma. Droga trochę odbija na południe, ale tam jeżdżą tymi krosami po tych górkach. I tutaj skieruję się w prawo przez te łąki. Spodziewam się, że w tamtym miejscu płynie też jakiś potoczek, więc pewnie będzie trzeba go jakoś przeskoczyć. No ale jak dojdę, to zobaczę, w jakim jest stanie, ile jest wody. Bo może się okazać, że nie ma za wiele. Zobaczcie, że tutaj już śnieg na Podhalu się stopił pod koniec marca, więc i woda powinna spłynąć już dawno do większych rzek. A po prawej mamy Turbacz i Halę Długą. Faktycznie płynie jakaś rzeczka, ale da się ją spokojnie przeskoczyć. Sprawdzałem na mapie. Rzeczka ma na imię Czerwonka i ma bardzo krótki żywot, ponieważ za chwilę wpada do Dunajca. Może tutaj mi się uda przeskoczyć, ale schowam kamerę, tutaj jest wąsko. Także przeskakuję i jestem już coraz bliżej Cisowej Skałki. Cisowa Skałka coraz bliżej. Zwróćcie uwagę, że wczesną wiosną bardzo dobrze jest się wybrać na tą Cisową Skałkę, z tego względu, że łąki jeszcze nie wyszły z ziemi. Czyli są bardzo dobre warunki, żeby po prostu iść przysłowiowo na Jana. No przez łąki, nie? Jeszcze nic nie wyrosło. Nie trzeba się przedzierać przez chaszcze. Krosy pojechały na tą drugą górkę, mniejszą. Zostawiłem już mocno w tyle pieniński pas skałkowy, przełom Białki. To jest właśnie to miejsce. Coraz lepsze widoki zaczyna być stąd widać, ale dopiero zacznę się rozglądać z lornetką, jak się wdrapię tam na samą górę tej skałki. To jest, stoję już pod Cisową Skałką od strony południowej. Porośnięta jest tutaj sosnami. Sosna lubi bardzo nasłonecznione tereny. To jest strona południowa. Jest też znak. Zakaz poruszania się motorkami i kładami. No i mamy roślinność kserotermiczną. Tutaj akurat bardzo dużo jest rojnika. Rojnik to jest właśnie ta roślinka. Trochę się zasapałem. Bardzo dużo tego rośnie na skalę od strony południowej. O, tutaj część dalsza. Jestem już blisko. Pojawia się też jakaś pierwsza roślinność wiosenna, naskałkowa. Mam tutaj na myśli taką oto roślinność. Bardzo skąpa, ale jest. Przyjechali parkowcy tym autem i rozgonili towarzystwo. Pouciekali wszyscy na krosach. Tam uciekła grupka krosowców. Tu odchodzą gapie. I w lewo
druga grupka krosowców uciekła. A ja siedzę na Cisowej skałce, powiem wam, że ta lornetka robi niezłą robotę. A jeszcze ktoś tam ucieka. Przyglądałem się na lodowy szczyt, na Łomnicę, na Świnicę, na Kozi Wierch. Nie ma ludzi w ogóle. Natomiast na Kasprowym Wierchu jest sporo ludzi. Widziałem to przez lornetkę. Kamera mi tego nie zbierze. Tutaj mamy też z kolei z Cisowej skałki widok na zachód i na między innymi dzisiaj widać Babią Górę i Pilsko. Na Babią Górę też patrzyłem lornetką, też jest mnóstwo ludzi dzisiaj. Kamera mi też tego nie ściągnie. Ale widoki dzisiaj no niesamowite z Cisowej skałki. No i Turpacz, prawda? Schodzę z Cisowej skałki, jeszcze jestem na południowej stronie. Tutaj warto przyjść taką późną wiosną, kiedy roślinność zaczyna właśnie kwitnąć, bo naprawdę jest co oglądać dla takich botaników. Rośnie tutaj bardzo dużo gatunków i to takich bardzo rzadkich na tej skałce. A ja będę schodził całkowicie do podstawy i przejdę się przez północną stronę skałki i zobaczymy, jak tam różni się roślinność od tej po stronie południowej. No na pewno będzie się różniła z tego względu, że tutaj panują takie, no taki mikroklimat z jednej strony góry i inny mikroklimat z drugiej. No ale o tym za chwilę. A jeszcze spojrzenie na Tatry. Dzisiaj to normalnie pogoda sztos w marcu. Całe Tatry widać. Od Tatr Bielskich przez Wysokie, Zachodnie, aż po Osobitą. Osobita jest dokładnie w tamtym miejscu. A teraz mamy najlepszą porę. Wiosna to jest najładniejsza pora, jeśli chodzi o zwiedzanie. O, znowu jadą tymi krosami. Nie dadzą spokoju. No, całe szczęście pojechali dalej. Gdzie można coś nakręcić. Także wiosna to najlepszy moment, żeby po prostu no, zwiedzać Polskę, bo raz, że nie jest gorąco, dwa, już jest tak fajnie cieplutko. No i ta przyroda, nie? Budzi się do życia, więc jest co oglądać. Jeszcze ta przyroda nie jest zmęczona tymi upałami, jak to ma miejsce już w sierpniu, w lipcu. W sierpniu ona trochę już odpoczywa, bo te upały są mniejsze. Tutaj trafiłem ciekawą roślinę pod koniec marca na Cisowej skałce. Zobaczcie, ona kwitnie na fioletowo i ma na razie tylko i wyłącznie kwiat. Nie ma żadnych liści. Bardziej to na krzak mi wygląda. Tam są jeszcze dwa mniejsze. Przyjrzyjcie się teraz, jak wygląda roślinność po północnej stronie Cisowej skałki. Całkiem inaczej. Porośnięta sosnami, porośnięta świerkiem. Czyli jest definitywnie różnica, prawda? Tam panuje taki ciepły, suchy, można powiedzieć, klimat naskalny, a tutaj typowo taki beskidzki, wilgotny teren, nie? Ostatnie połacie śniegu od północnej strony Cisowej góry, Cisowej skałki. Tutaj się odkrył taki ciekawy temat. Wygląda to jak wydrążone w trawie takie kanały i faktycznie są to kanały wydrążone przez takie myszy, nornice. One pod śniegiem sobie tutaj drążyły ścieżki. No i później jak śnieg się stopił, to się odkryło to wszystko. Generalnie o, tutaj nawet jest wejście do nory, takiej nornicy. Jastrząb i orzeł ma tak wyczulony słuch, że on potrafi usłyszeć z wysokości taką chodzącą pod śniegiem nornicę i potrafi na nią zapolować.